strzelanie przez butle jest bezpieczne. O, demet. No jednak nie było. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV. Z tej strony Paweł, zapraszam was serdecznie na 18 chyba już odcinek gameplaya w Phoenix Point z dodatkiem Krew i Tytan. Moi drodzy, dzisiaj zaczniemy sobie szybko, bo oto odpalimy sobie na misję jedną, drugą mantykorkę, polecimy po zasoby, bo troszkę nam się ich ostatnio skurczyło. Zaczekajmy tutaj, jak doleci druga. Jest, rozpocznijmy misję. Przeciwnik oczyszczeni. Poziom zagrożenia średni. Czy tam tutaj czegoś brakuje? Ewentualnie trochę amunicji gdzieś? 54 na 60. Myślę, że z tym sobie akurat poradzimy. Tu może uzupełnimy i tu może uzupełnimy. O, tu było trochę za mało. Moi drodzy, z nami dzisiaj ryba. Danielu, leci z nami ryba. Rybę już ubraliśmy w sprzęcik, pancerzyk Eidolona, czy jak to się tam wymawia. Eidolona. O, tym razem poprawnie. Jak widzicie, wszystko gej buczy. Wzięliśmy też kompletnie bezużytecznego z nami Hollywooda. Wyposażyliśmy go w bulldoga i apteczkę. Może się do czegoś przyda. Natomiast wygląda tak, jakby zapomniał o dniu nóg, bo daliśmy mu sprzęt akolitu fanu. Pachnie mu jego nielubiałą frakcją, bo to jest były żołnierz Synedrionu. Dlaczego wzięliśmy ten team? Nawet jeżeli się nie sprawdzi, no dlatego, że po zakończeniu misji dostaną plus 10 do punktów doświadczenia, więc opłaca się chłopców zabrać. Zawsze te 10 punktów będzie można wydać za jeden punkt prędkości, czy jeden punkt woli, taki dodatkowy. Dodatkowy bonusik. W bazie natomiast zostawiliśmy jednego snajpera chyba. Jednego naszego snajpera Angele zostawiliśmy. Ale myślę, że poradzimy sobie z tą misją, tym bardziej, że jest dzień, że są oczyszczeni. Z którymi się już spotykamy chyba czwarty raz pod rząd przy misji z surowcami. Dobra, mantykorkę sobie darujemy, widzieliśmy już nieraz. Gdzieś jakiś pancerz, gdzieś kogoś daleko widzimy, tak? Powiedzmy, że ich czujemy, ale nie jesteśmy w stanie do nich strzelać. No dobrze, niech będzie. Szybki zapis w takim razie. Kto rozpocznie przygodę? Myślę, że przygodę rozpoczniemy tutaj od oczywiście zniknięcia, zwiadu. Ale zanim, to ponownie zrobiłbym ten błąd. Wiem, już pewnie krzyczeliście, że Jezu, znowu zrobię to samo. Tak. Użyjemy sobie tutaj, moi drodzy. Użyjemy sobie tutaj przyspieszenia. Tak jest. Zresztą się należy. Jakoś tak nieszczęśliwie oni są tutaj poustawiani wszyscy. Zobaczymy, gdzie i kogo możemy odnaleźć. Jakoś na technologii mi nieszczególnie tutaj zależy. Tutaj byśmy sobie podlecieli? Dobra, podlećmy sobie tutaj. Okej, okay. Widzimy dwóch. Jednego tu, drugiego tu. Pytanie, gdzie jest reszta? O, tu jest jeszcze jeden. Proszę, proszę, proszę. Się nam tutaj narobiło. Będziemy zabijali, tak, będziemy zabijali. Musimy odzyskać punkty woli na przyszłą turę. O, proszę bardzo. Dużo to nie było. Dlaczego tamtych nie widzę? Tylko dwa punkty żeśmy odzyskali. Nie, jednego widzę tutaj. Jestem w stanie do niego strzelić. Ale to nie jest ten. Zobaczmy, co on tutaj upuścił. O, ponownie obrońca. Jakoś tak strasznie, żeśmy z tych punktów woli zjechali. No ale wzięliśmy szybką walkę za 5, sprint za 4 to jest 9, zniknięcie za 4 to jest 13. Dwa sprinty chyba robiłem. Tak, dwa sprinty robiłem. Robiłem dwa sprinty. Więc to jest 13, to jest 17, czyli tyle punktów, ile mieliśmy. Wszystko się zgadza. Wszystko dobrze policzone.
Czyli tak, zniknij. Zobaczmy w ogóle, co tutaj nasi są w stanie wyczajować. To jest czwarty punkt. Więc tylko sprincik. Dobra, to zróbmy sobie tylko, panie, tylko sprincik. Może jeszcze kogoś tutaj znajdziesz? Nie. Strzelaj troszkę, co? Tylko zaalarmowany. I'm ready. Gdzie jest nasz ryba? Ryba to coś w ogóle będzie w stanie tutaj zrobić? Czy nie bardzo? Ryba, ryba, jak tam u ciebie? Ryba, halo, odbiór. Dobra, leci ryba na drugą stronę może. O! Proszę, pojazd jeszcze jest. Wow! Ryba. No toś znalazł ryba, no. I w co mogę? W kółko możesz ryba strzelić, tak? Albo w przód. A czego stoi ten pojazd? To przeszkadza bardzo. Kurczaczek pieczony, no. Wybuchowa akcja. Trzeba, to trzeba, nie? Co? Nie doleci. No ja sobie chyba robią. Dlaczego nie doleci? Co nam przeszkadza? Lampa? Lampa, budynek, kolega? Przeszkadza? Tu dolatuje, a tu już nie? Tu doleci. Tu czego nie chce dolecić? Co tu jest takiego, że przeszkadza? Aż muszę się przyjrzeć. To? Dziwne, naprawdę dziwne. Spróbujmy rozwalić. Tutaj nie rozwala. Ewidentnie tutaj ten balkon. Dobra, spróbujmy ten gaz rozwalić. Będzie może więcej widać. Świetnie. Teraz sobie zrobimy zniknięcie. Tylko żeby mi teraz lampa nie przeszkadzała. I lampa teraz będzie przeszkadzać, to już się wkurzę. Dobra. A to ryba znalazł, no. Kto by pomyślał, że ryba taki, proszę bardzo. W znajdowaniu dobry. Dobra, ryba. W co ją bierz? W broń? Albo w broń. Albo w boczek, albo w oponkę. Dobra, rozwal mu oponkę. Kontuzjowano oponka. Okej. Okay. Jak działa rozbiórka? Dwa punkty woli i... mogę rozbierać, tak? Czy pewnie tu, gdzie idę, to rozwalam. No, może i to ma jakieś zastosowanie. Let's go. Dobra, wykryto wroga, tylko kogo? No, snajpera jeszcze jakiegoś widzimy. Już w ogóle poplątanie z pomyleniem. Się robi jednak nieciekawie. Aj. Co trzeba rozwalić? Wieżyczkę trzeba rozwalić. Pojazdu niekoniecznie. No co? Nie... Co? Powiem szczerze, że nie rozumiem tego kółka celowniczego dotyczącego. Znaczy tak, wiem, że przy ataku Fury mamy 50%, połowa naszych strzałów ma być niecelna, ale to powinno być jakoś obrazowane przez to kółko, bo w tym momencie kółkiem wskazujemy tak, że praktycznie wszystkie strzały powinny wejść, aż się jednak okazuje, że nie. I'm ready. Taki żarcik, nie? Dobra. Szybki stolec. Znikaj. Jak po stoperanie. No i zniknął. Nie było go na planszy. Wszystko dlatego, że się muszę oddalić. Dobrze.
Zrobimy sobie tutaj szybką akcję. Nie wiem, czy chciałbym stać koło pojazdu. Nie wiem, czy pojazd po rozwaleniu będzie... Aiming. Tylko tak, szybka walka. Zdejmiemy sobie tutaj ciężkiego. Kill confirmed. Nie. I teraz będę chciał się dowiedzieć, czy po rozwaleniu pojazdu wybuch mnie porani. Dlatego sobie zrobiłem szybki zapis. Enemy killed. Nie. Po prostu się chłopak rozpadł i tyle w temacie. Coś możemy z pojazdu wyjąć? Nie. Więc nie wiem dlaczego wokoło tutaj znajdują się... Co to ma obrazować, że... Nie jesteśmy w stanie tego obejść, czy to jest tak zwykła przeszkoda, jak na przykład, nie wiem, kamień czy drzewa. Koło kamienia czy drzewa nie ma tych niebieskich kwadracików. Mam wrażenie po prostu, że nie starczyło tutaj czasu na dokończenie tego wszystkiego. Tutaj moglibyśmy jeszcze jeden sprint zrobić ewentualnie. Tak trochę. Tylko nie wiem, czy stąd tego snajpera ściągnę. Ile ma tutaj pancerz po 20. Za 4 moglibyśmy znikać, ale to się nie opłaca, więc tak się zdecydujmy. I see them. O, dwóch, to dobrze nawet. O tak, tu sobie zabijemy. Tutaj chyba też powinniśmy. Jak tutaj Damios wygląda? No, powiem, że interesująco. Może jest nawet szansa na jego zlikwidowanie. Jak nie, to się do niego jakoś doczołgamy. Ajajajajaj. Że ja po prostu za dużo chcę zrobić podczas tej rozgrywki. Może wystarczy na dzisiaj, co? Już więcej nie trzeba. Okej, okay, nasz kapłan. A co jest? To kogoś widział. Patrzcie go. Załatwił go. Jak nigdy go załatwił. Śmiechem, żartem, ale dało jadę, no. Dało jadę. Jak tam punkty woli? Tylko 3. Więc jeszcze jedna likwidacja by się nie zaszkodziła. Tu już mamy wyczyszczone, tam już mamy wyczyszczone. Jest chyba większość przeciwników, z którą mieliśmy mieć do czynienia tutaj na planszy. Zobaczymy sobie, jak działa ta rozbiórka. W ramach ćwiczeń. I co? A, czyli mogę przejść w linii prostej, tak? O. Rzeczywiście interesująco. Taki Shrek trochę. Nie powiem, że nie jest to fajne i w pewien sposób urocze. Okej. Okay. 5 punktów mamy. To będzie na zniknięcie na następną turę, a tutaj postawimy sobie warta. Dobra, kończymy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Trochę się udało. O, wieżyczka będzie rozstawiał. O. Jeszcze następny tutaj. Ja pierodzynek w keksie. W życiu keksu nie jadłem. Trochę to smutno zabrzmiało, ale tak, nie jadłem keksu. Nigdy. Wieżyczka. No okej. Okay. Czy sobie tutaj jakoś poradzimy z tym tematem? Chciałbym trochę zyskać punktów woli. Dobra, quick saving. Sprincik. Właściwie nie punktów woli chciałbym zyskać, a chciałbym zyskać trochę doświadczenia. Ale zobaczę, jak wygląda pacnięcie strzelbą tutaj. Wieżyczka tak, ale...
Tutaj to słabiutko. Miał te słabiutko, trzeba mu to z głowy wybić. Dobra, stajemy sobie z tej strony. Myślę, że ich dwóch powinienem załatwić. Znaczy tutaj to nie. No nie, głowę to on ma schowaną strasznie. Noga za 40, tu za 44. To jest w ogóle jakaś fantazja. Komedia normalnie. Może trzeba będzie po prostu uciekać stąd. Tak przynajmniej to widzę na jadzie. Zniknięcia. Tutaj to jest żart, a nie strzał. Ale dobra. Musimy ich polikwidować. Zaczynają być niefajnie. Się mogę strzelać po nogach, tam jeszcze wieżyczkę zlikwidował. Co mu wypadło? Apteczka. Okej. Okay. Kupuję. Czy stąd damy radę zniknąć? Ciach. I na dwa sprinty tam dobiec i załatwić jeszcze tamtego? Myślę, że tak. Może po drodze kogoś znajdą. Wieżyczki chyba już w przyszłej turze, po tym jak nie będzie techników, nie powinny stanowić dla mnie zagrożenia. 4. Dwa zostanie. Kill confirmed. To chyba kończy rozgrywkę. Tak jest. Po 10, po 10. No to mógł awansować trochę Hollywood. Za co on dostał punkty? Za rozwalenie ściany, nie? Za schybienie rozbiórki. Mógłbym nim trochę pobiegać po planszy. Widzę zastosowanie dla rozbiórki. Jest w stanie coś rozwalić, tak? Rozwalić ścianę, zrobić wyłom gdzieś, później możemy snajperem gdzieś się wstrzelić w jakiś cel. Albo po prostu ruszamy się dalej, bo nie musimy robić takich, latać takimi zakulasami. Oczyszczono. Bardzo dobrze, że oczyszczono. Bo tak powinno być. Informacje o bazie. Placówka szkoleniowa w budowie. Na razie tutaj nie będę naprawiał hangaru, bo mamy miejscówki. Czy mamy jakąś misję do zrealizowania teraz, która czeka? Etap pierwszy, to jest daleko. Bracie, gdzie jesteś, to tak samo. Okej, na lodu. Badania jak trwają. Pandoriańska rewolucja przyspiesza. Opracowanie rozpraszacza mgły za 2 dni. Helios za 2 dni. Produkcji. W jednej z baz buduje mi się też zakład produkcyjny, to też za 2 dni. Kolejny zakład produkcyjny. Kurczę, powiem wam, że mam tutaj trochę wątpliwości. No ale kiedy, jak nie teraz, bo później z produkcją też będziemy musieli trochę przyspieszać, a... kurczę pieczone, no. Dobra. Nie będzie. Produkcja żywności, już mnie na nią nie stać. To było na tyle, na ile i na przodzie. Tu możemy polecieć sobie... O, proszę bardzo. Chłopcy się bronią. Przez kogo są atakowani? Nie wiemy, przez kogo są atakowani. Przez Pandorian. Atakujący Pandorian, siła atakujących 11. Te informacje są tutaj podawane. Siła obrony 14. W sumie, wiecie co? To zrobimy tak. Tutaj się informacje o bastionie. Pohandlujemy sobie trochę. Wymienimy trochę paciorków. Do
Do znudzenia jest tutaj to klikanie. I lecimy pobronić Bastion, tylko nie tą dwójką, ale całym naszym teamem. Dokładnie, niech nam się tutaj żołnierze rozwijają dzielnie. Poczekamy jeszcze chwilkę. Siła ataku 5. Dobra. Czy byśmy teraz bronili, żeby zabić więcej przeciwników i zyskać więcej doświadczenia? Bazę mamy bliską do odpoczynku. 350 nagrody, ale minus 4 do relacji z Jerichem. Aj, ta dyplomacja mnie po prostu tutaj rozwala. A możemy kolejną misję zaakceptować od Synedrionu, więc to zróbmy. No nic, będzie trzeba przeszukiwać jeszcze kolejne lokacje, ale to czekamy na statki. Jak tutaj wyglądamy? 124 zasobów można by kupić. Wiecie co? Zaczekam sobie jak chwilkę, jeszcze zmaleje ta siła ataku. Dobra. Maleją też nagrody. Dobra, więc wysyłamy oddział. Sprzęcik. Amunicja. Uzupełniamy co się da. Idealnie. Tylko tak. Tutaj w sprzęcie będę chciał mieć chyba taki pancerz. Montowane. Montowaną furię. Złapię sobie do niej jeszcze amunicję jedną, drugą. O. Teraz wygląda to bardziej interesująco. Tutaj niestety montowanych nie mogę założyć. Ale to dlatego, że nie mam możliwości, czy dlatego, że... Nie wiem. Dobra, prędkość sobie rozwiniemy. Wyślijmy oddział. Nie ma co tutaj deliberować nad tym, co się wydarzyło. Pomału się rozwijamy. Siła ataku 3, tak? 3 chyba była. Ale surowce przytulę chętnie za obronę bastionu, a przy ataku Pandoran to znajdę jeszcze pewnie jakąś strukturę Pandoran, którą będę mógł rozbić. Mam nadzieję, że będzie to gniazdo. Muszę też myśleć o kolejnym pojeździe. Dobrze by było Tiamatę walnąć, bo rzeczywiście mam parę miejsc, do których dolecieć jest ciężko. No dobrze. Okej. Okay. Chłopcy zaczęli całkiem interesująco. To jest misja, w której bronimy bastionu. O! A takich rzeczy to nie było. To są jakieś... Co to jest? Wygląda jak jakaś sala treningowa Anu. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tak, chyba berserkerów trenują. Jakieś kukły z garnków i patelni. No okej. Okay. Gotowanie to też zmaganie się z materią. Fiu, kim zrobimy rozpoznanie? Na pewno quick save'em zrobimy sobie rozpoznanie tutaj w terenie. Myślę, że nasz ciężki mógłby się ewakuować. Od tego byśmy zaczęli rozgrywkę. Nie, czekajcie, bo ja znowu robię tą głupotę. Oczywiście, że nie. Wywołanie szału. Pięknie. Mamy atak furii, więc wrzutnie furia. Więc sobie tutaj pojadzimy, a takie rozpoznanko może mieć pewne... Jak go ta tkanina utrzymuje. A, jeszcze przeciwnik już się tutaj nastajdował, jak głupi. Tu tam. Ale nie widzę, żebyśmy mieli do czynienia z... A tu ty... O, wiesz co? O, ty jeden.
ja mam dla ciebie tutaj temat do zrobienia. Ja mam dla ciebie temat do zrobienia. Ale przecież mam rozbiórkę, dlaczego tego nie jestem w stanie rozebrać? Ściany jestem w stanie rozwalać, a... Co to za głupota? A nie jestem w stanie rozwalić... No dobra. Nie rozumiem tego. Naprawdę tego nie rozumiem. No okej, liczyłem, że rozwalę to. Rozwaliłem tylko to. Plus jakiś stolik jeszcze. Bez sens, po prostu bez sens. Bez sens wyższej po prostu klasy. Doing it. Tutaj? Przywalić im, czy tutaj im przywalić? A tutaj im przywalić. Okay. Okej, wczytajmy sobie grę. Nie mam pytań. Przywali szatronom z furii to... Que pasa? Cokolwiek to znaczy po hiszpańsku. Pewnie masz koronawirusa i idź do domu siedzieć na tyłku. No dobrze. Tak, to... Zrobimy sobie bardzo prostą rzecz. Przede wszystkim znikniemy. Użyjemy wybuchowej akcji. Użyjemy granatu. Już wiemy, że chłopcy tu są, tak? Wiemy. Bums. Wiemy też, że jeden chłopiec jest tutaj. Gdzie jest nasza ryba? Ryba, pokaż się z dobrej strony. Widzisz ty kogoś ryba, czy nie? Dasz radę kogoś strzelić, czy nie dasz rady? O, tu dasz radę chyba strzelić. Dobra. O, sobie nas znajdował, no. Dobra, chodź chyba tutaj. Masz szybkie celowanie, to się popisz, przynajmniej do kogoś trafisz. Albo i nie. Odstrzel mu ramię. Tak jest. Ale nie odstrzeliłeś tego ramienia, nie? Prawda? Nie dało rady. Teraz spudłowałeś. Ryba. Nie wkurzaj. Czy myśmy tutaj użyli wywołania szału? Nie użyliśmy go. Bo po co, nie? Bo po co? Dobra. Rozbióreczka. Z tego bulldoga to on niewiele postrzela. Będziemy musieli chyba zrobić taką klasykę, nie? Czyli tak, zniknięcie. Sprincik. Musiał się zatrzymać, nie? Po prostu musiał się zatrzymać. Dlatego powiem wam, że jak się gra w X-Koma, to przynajmniej człowiek wie, że jak wydasz żołnierzowi rozkaz, żeby się gdzieś przemieścił, to się przemieści. Nie wiem, czy strzelanie przez butle jest bezpieczne.
O, damat. No jednak nie było. Będziemy musieli zrobić inaczej. Mobilizacja teraz. I jeszcze raz, tak. Nie dość, że strzelanie przez butle było niebezpieczne, to też my jeszcze Atrona nie załatwili. Tytona chyba powinniśmy teraz zdjąć, tak jest. Tutaj widzimy tego drugiego z Deimosa. Ready to engage. Myślę, że powinniśmy tutaj dać radę z Deimosa. Ale zrobimy sobie quick save'a. Tylko czekajcie, bo teraz to quick save'a nie zrobię, jak jestem w tym trybie. Teraz mogę zrobić. Ok, prawa flanka wyczyszczona. Ciach. Jeszcze gdzieś przeciwnik, tak? Jak ja się tutaj będę musiał czołgać, prawie na kolanach się będę musiał czołgać tymi zniknięciami, żeby ich dopaść. Oto tak ze stołu. Dzień dobry, co podać? Jakieś drinki? Nie? Pewnie mają all inclusive w tym hotelu. A, ten jeden nie miał. Przeładujmy. Aha, znowu mieliśmy jakiś dujny, pusty magazynek, tak? Świetnie. Atrony się z tego tylko śmieją. Noga? Dobra, niech będzie. Nie, no bo gdzieżby? Bo gdzieżby? Nie dało rady go zabić, nie? 9 punktów woli. Fiu, fiu. Gość od rozbiórki. Gdzieś skądś będziemy coś widzieć? Chyba nie. Ten gostek nie martwi. Tu niby jesteśmy ukryci, ale... Już nie może być. Chyba chciałbym stać troszkę dalej. Albo nie, tutaj za tym stołem dobrze wyglądamy. Gość w dom, Bóg w dom. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Za rozbiórkę, z tego co zauważyłem, mamy jednak jakieś bonusy. O! Może tu postrzelamy. Dobra. Naprawdę? Chyba sami tu oberwaliśmy troszkę, ale... 20 na 10 i kontynuowane ramię, ale ma niestety na egala. 26 punktów życia. Myśmy sami tego życia nie przypłacili. Dobra, tutaj to taka szeroka warta po wszystkim i po niczym. Nasz heavy do przodu. Jest zniknięty, nie powinno się mu nic stać. Tutaj dołączmy do potyczki. Tylko nie jesteśmy zniknięci, więc mogło nas wziąć na cel. Dwa sprinty. No dobrze, zróbmy dwa sprinty. Może tego Trytona wykończymy to. Przynajmniej się uda. Jak tutaj z celowaniem? O, lepiej. Nie? Naprawdę? Żarcik. Ale teraz już powinien umrzeć na początku przyszłej tury. Tak, jeden punkt mu został normalnie. To jest tu żart. Ale dobrze. Nasz kapłan 4 punkty. W sumie. W sumie niech leci. Zaraz się okaże, że jeszcze gdzieś Chirona mamy, który będzie do nas strzelał. Koniec. Tuj. Ok. Trochę się może powyżywa. Kogo chciałbym tutaj.
awansować. Tu by nam się awans przydał. Będziemy mieli jeszcze jeden punkt akcji. Więc będziemy mogli sobie wpaść tutaj. Zobaczymy, kogo znajdziemy. Dobra, dobra. Nie wstydź się, nie wstydź. Dawaj do przodu. Tylko za nim. Here. Za nim to apteczka. Okejka. 180 zdrowia. No tak, bo używamy jej chyba podwójnie. W tym przypadku. No, nie liczyłbym tutaj na wiele. Zawsze tu troszkę. Do punktów woli 9, czyli 4 zniknięcia i 4 na sprint. Dobrze. Nasz heavy ostatnio był chyba troszkę potłuczony, ale nie, byliśmy w bazie i się uzdrowiliśmy. Zobaczmy, jak tam u heavy'ego ze zdrówkiem. Gdzie on tu jest? O, tu jest. Nie, wszystko wypełnione na maksa. Dobra, więc... Nie, chyba granatem nie będę go bił. Confirming target. Dobra, koniec. Balu, panno lalu. Będzie jakiś awans? Pando, ja nie będę budować bazy pod osłoną mgły, ale ich zasięg ataku może wykraczać poza mgłę. Logiczne. To tak jak idziecie na dwójkę do toalety, sprawa kończy się w muszli, ale zasięg tego, co zrobiliście, daleko czasem wykracza poza łazienkę. Wspieraliśmy trochę fajnych rzeczy. Głowa FH, trzeba ją naprawić, tak. Oczywiście zapominam, że kiedy tutaj obrywamy to pandoriańskie gniazdo, no to chyba zrobimy pandoriańskie gniazdo. Niech nie czeka. Mam tylko ja jeden. Bo później znowu będziemy mieli ataki na placówki. A, czy to jest ten moment, w którym ja się powinienem... Powiem wam tak, jest już godzina 12.01. Temperatury na procesorze osiągają 100 stopni, co nie jest zdrowe ani mądre. Ale pandoriańskie gniazdo... Zróbmy pandoriańskie gniazdo. Jak tam dyplomacja? 87-69. Bardzo wysoko. Niestety z nowym Jerichem chyba będzie nam nie po drodze. A to najwyżej ich ponapadamy, kim im podobam. Tylko chciałbym skończyć dodatek tak ze wszystkimi frakcjami za pan brat. O, to by było na plusik. Informacje o bazie. Nadajnik satelitarny, zakład produkcyjny, ambulatorium, magazyn. Wiecie co? A gdybyśmy wypożyczyli magazyn... Produkcję żywności jedną muszę wyburzyć. I muszę wybudować tutaj, zrobić miejsce. Bo tutaj w badaniach za dwa dni będę miał mgłę, odpychacz mgły i będę je musiał budować. Dobra, ale zanim to wyślijmy, rozpocznijmy misję w sprzęcie. Zobaczmy sobie, co mamy wstecz. Tutaj uzupełniamy, ładujemy. Przydałby się jakiś cenniejszy karabinek. Wyślijmy oddział. Nie deliberujmy już nad tematem, bo może się uda zebrać jakieś dejmiosy czy inne rzeczy. Chociaż akurat nie w pandoriańskim gnieździe, bo tutaj raczej nie możemy liczyć na tego typu znajdźki.
No ale przy temperaturze 100 stopni na procesorze to niestety, ale... Bo w ogóle drugi komputer mam wyposażony w kartę Elgato HD Pro, taką do streamowania i nadawania. Więc tak, myślę ciągle o streamach, bo o streamach już myślałem 2 lata temu, ale jakoś nie doszło to do skutku. Quick saving to na początek. I robimy tak. Wywołanie szału. Pięknie. I teraz tak. 17 punktów woli. Zrobimy sobie szybki sprincik i coś spróbujemy wyczyścić gdzieś. Albo coś odnaleźć. Nic, naprawdę? Nic, naprawdę, nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz, nieś miłość. A to ci heca, co? Że ani tu, ani tam, żeśmy nic nie znaleźli. Może tutaj coś? Chce się tak kliknąć? Nie, to chyba nie dam rady przejść. Ciemno tu, panie kochany, jak... Crunch time. Dobra, tu się udało. Też nic nie ma? Jesus. Jakiś joke normalnie chyba. Hostile. Be right there. Nie widzę nigdzie, moi drodzy, niestety, ale pandoriańskiego gniazda. To jest troszeczkę smuteczek. O, a tutaj nawet już nie mogę zniknąć. Bo niestety, ale chłopcy postanowili zagrodzić mi drogę. Teraz to sobie mogę zniknąć. No dobrze. Sprincik. Ciach. Zyskamy troszkę punktów woli. Drugi sprincik. Tutaj między chłopców radarowców. Może tu będzie pandoriańskie gniazdo. Zobaczymy. Szybka walka, bo muszę temat wyczyścić. Chłopcy nagle się zrobili poważnym zagrożeniem tutaj. Może jakbyśmy się przestrzelili przez jednego, to by trafiło w drugiego troszkę. Żeby ten nie miał ognia zwrotnego. No właśnie. Dobra. W sumie 5 punktów woli. Wygląda jak tu coś mogło być, ale... A co ten tryton opuścił? O, Nergala opuścił. Dobra, to się przetworzy po prostu. Tutaj trzeba po prostu iść. Kto wie, kto wie. Dobra, rozejrzyjmy się. Pushing on. Prawda? Prawda? Nie ma tutaj gniazda? Jakiś żart. Jest, proszę bardzo. Jest. Jakoś myśmy tutaj nie widzieliśmy. Jeszcze żeśmy tutaj wkurzyli, nie? Kurczę pieczone. Trzeba będzie robić rząd i spadać stąd. Czy on się przygotowuje? Tak, przygotowuję się do masowego wylęgania. Aleśmy sobie bobu nadali, nie? Aleśmy sobie bobu nadali. Panuje zbiórka? Jesteś w stanie rozebrać tutaj coś sensownego? Nie. Przybądź z odsieczą. O! Przez ściany przenika, widzieliście? To jest po prostu żart. To jest po prostu żart. What's our move? Jest.
Nie, no, słuchajcie, bug za bugiem, po prostu bug za bugiem w... Już się nawet komentować nie daje w żaden sposób. Kurde, sposób się nie daje komentować. Joke za joke'iem. Tutaj mogę zniknąć, tak? Dobra, to sobie znikniemy. Pytanie, czy tu zostanę odnaleziony? Mam nadzieję, że nie. Moving out. I see them. Wryto wroga. Dobra. Moving. Niech tam zostanie, gdzie jest. Pewnie będzie długie leże. Jezus Maria. Obawiam się, że kolejne DLC, które wyjdzie, też popsuje Phoenix Point AI. Jednak development tej gry to będzie niekończącą się historią. Wystawimy tutaj walkę na wszelki wypadek. Co tutaj zrobimy? Czekajcie, bo ja głupio zagrałem, przecież ja stąd mogłem zniknąć i mogłem tutaj rozwalić ten. Ale jestem... Lufa jestem przecież. Wczytajmy, to był quick save chyba, tak? Już w ogóle nie tak zagrałem. Tutaj po rozwaleniu tych dwóch mogłem zrobić zniknięcie, podejść tam i to pandoriańskie gniazdo rozbić, a nie teraz czekać, jak ono wylęgnie znowu mózgopluskwy, które mnie przejmą. Natomiast oceniam, że development gry Phoenix Point będzie trwał jeszcze co najmniej dobry rok albo półtora. Zaczęliśmy od początku, nie? Zaczęliśmy, kurde, od początku. Wszystko przez to, że... Już trochę zmęczony jestem, przyznam się szczerze, że to jednak nie był najlepszy pomysł na gry tutaj. Dobra, ciach, babkę w piach, teraz wiem przynajmniej gdzie pójść. Gotta keep on pushing. Nie do końca mi chyba o to chodziło, ale... Tutaj się mogę wkliknąć. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Okej. Okay. To jest tak. To tutaj. Mamy chłopców radarowców. Zabijemy sobie kogo się da. Ale mamy tylko dwa punkty, tak? Dobra. To musimy odzyskać przynajmniej 4, żeby było na zniknięcie na przyszłą rundkę. Rozbiórka, tak. Obejrzyjmy sobie to jeszcze raz, tak? W jak piękny sposób tutaj przenikamy przez ściany. Po prostu... Niesamowita historia. Zniknięcie, sprincik. Bo teraz już tutaj bliżej dojdziemy. Szybka walka. Jeszcze jedno zniknięcie. Nie, sprint. I teraz szybka walka, ciach. Idziemy po kolei temat. To sobie załatwimy z Deimiosa. Żeby czasem mi się nie urodziło. I tutaj jeszcze miałem gdzieś dwóch gagatków, nie? Tak jest. Aiming.
jeszcze jedno zniknięcie muszę zrobić, albo tutaj na mobilizację. Nie, nie mam na mobilizację, szkoda. Naprawdę. Preparing to fire. Naprawdę. Ja mam tych punktów woli zostało 6. Weźmy sobie fartę taką szeroką strzelbą. I musimy teraz znaleźć jeszcze drugie gniazdo. Dwóch ich jest, mistrz i uczeń. Ryba. Ryba, przyjacielu. Ty, mój drogi, postawisz wartę. Musimy się tutaj troszeczkę zabezpieczyć. Bo posiłki pewnie przyjdą. A my będziemy potrzebować jeszcze... odzyskać trochę punktów woli. Jeszcze chłopcy mogą się pojawić. Rozbiórka nasz dzielny się wykazał. Co, bardzo nie wiem czym. Czy tędy ktoś jest w stanie do mnie przyjść, podejść? Kto wie. A na wszelki wypadek. No i nasz heavy. To właściwie i tak gra będzie się toczyła o to, żebyśmy rozwalili gniazdo. Właściwie nie gniazdo, a przepraszam, a strażników lęgu. Dobra, koniec tury. Cygnie sobie kombinujemy. Proszę, proszę. Tu jest jeszcze jakiś gagatek. Sobie stoi gdzieś tam daleko. Spróbujemy go odwalić. Ja. Odzyskaliśmy sobie przynajmniej punkty na następne zniknięcie. Będziemy je chyba tylko 4, tak jest. A tutaj co sobie zrobimy? Odzyskanie sobie zrobimy. Tutaj zrobimy quick save'a. Skąd on przybył? Skąd Litwini wracają? Z nas nie wracają wycieczki. Rozbiórka. Pokaż, jak pięknie jeszcze robisz tą rozbiórkę. Gdzie ty jesteś tutaj? Mój ty ulubiony ściano przenikaczu. 2 punkty woli. Dobra. Pokaż, co tam jest za ścianą. Wykopał wszystko. Chodź tu, wariacie. Tutaj se stań. Nic ci nie straszne. Kapłana będę tutaj potrzebował gdzieś blisko, powiedzmy sobie szczerze, bo będę musiał dać wsparcie w postaci szału, jeśli długo chłopcom skończy. Nie wiem, czy tutaj ktoś wyjdzie do mnie, czy nie. Mogę się zabezpieczyć. Myślę, że jeden spin to sobie możemy dać tutaj, do przodu. Okej, okay. To wiele wyjaśnia. Dynka. Być może zaraz skończymy tą rundę. Na to wygląda.
Ryba? Ryba. Tak jest, ryba. Postawi kropkę na dni. I załatwi nam tutaj temat. No i to chyba poleżą. Ryba, dobra ksywka. Zmienimy mu ksywkę. Żeby była ryba, ale żeby było tak trochę inaczej. Danielu, specjalnie dla ciebie wzniosę się na wyżyny swojej twórczości i pogodzę jedno z drugim. Zaraz zobaczysz, jaką mu damy ksywkę. Nawet się pewnie tego nie będziesz spodziewał. Zdobyj te przedmioty. Mogło być gorzej. Yes, good, yes. You have succeeded so far. Yes, yes. You have shown courage, strength. Yes. Obedience, submission, faith above self. Yes. Demonstrate the divine principles. Strike down our enemies. Prepare for the day of judgment. Yes. Zgodnie z rozkazem. Apostles of a false creed. Humans at the top of creation. Lies. We are not evolved, not yet. Find their homes. Break their heathen beliefs. Show them the wrath of the dead god. Blood, blood, fire, in the streets. Yes. Dobra, odmawiamy. Don't listen to the Synod and its mad ramblings. It has lost its way, lost sight of our ultimate goal. Too much dogma and too little understanding, if you ask me. This is not what the Exalted stands for, never has been. Zgoda. Szósta inicjacja. Dobra, szósta inicjacja polega na... Czy może inaczej, dla tych, którzy jeszcze nie widzieli Phoenix Pointa, to mamy taką sytuację, że Synod zleca nam zabicie tam, wykonanie misji dla nich. To jest taki byt wieloosobowy w strukturach akolitów Anu, który zleca nam tam zabicie, jakiś tam najazd na placówkę Synedrionu. I możemy tą misję przyjąć albo odmówić, ale ja zawsze odmawiam, bo później się odzywa taksiarcha Negal, który mówi, że ten synod jest taki trochę trzepnięty i tak naprawdę wywyższony i to nie jest po drodze z tym synodem i zleca nam misję, żebyśmy w jakimś gnieździe pandoriańskim czy w jakimś mieście, szósta inicjacja, tak tutaj, żebyśmy odnaleźli takie próbki Pandora wirusa. I przynieśli je wywyższony. Taka misja jak w gnieździe, tylko że tam trzeba pobrać dane, a nie zniszczyć coś. Okej, okay. Udało nam się zrobić tutaj gniazdo, bardzo fajnie, więc mam nadzieję, że tutaj współczynnik nie będzie tak szybko rósł. Co tutaj, o czym ja myślałem, żeby tu jeszcze rozegrać w tej sytuacji? Nie, na razie chyba odkładamy zasoby na Tiamatę, odkładamy chyba zasoby. Pozwoli nam rzeczywiście tak poladać. A speedę chciałbym zobaczyć, pojazd wsparcia terenowego, punkty życia. Bo nawet nie wiem, co on za bardzo robi, co speeda robi. No ale niech na razie będzie tak, jak jest. Nad czym się zastanawiam? Chyba mamy punkty awansu jakieś. A, tak! Danielu, widzisz, zgubiłem myśl. Dla ciebie miałem się wykazać kreatywnością w zmienieniu ksywki ryba. I damy mu... Zamknij sobie teraz, Danielu, oczy i zobaczysz, jak go nazwiemy. Proszę bardzo, Szczupak. Jest ryba, Szczupak. Albo Karaś. Albo Magikarp. Dobra, będzie Szczupak. Szkolonko. Tego to skąd żeśmy wzięli? Chyba żeśmy go dostali, tak? Może nie. Co? Nieważne. Bombardier. Udźwig. Siła o 2 punkty. Bombardier.
No nie powiem, że całkiem fajne, tylko w tych ulepszeniach, czekajcie, mamy tak, tutaj mamy głowę synodu, motywacja. Żyjące sojusznicze jednostki w promieniu 7 punktów odzyskują 2 punkty woli na początku tury. Powiem wam szczerze, że nie korzystałem z tego nigdy, ale w tej sytuacji, kiedy ja tak mocno wykorzystuję moich żołnierzy z punktami woli, to chyba nawet może ma to sens. W każdym razie uzbrojmy się na tyle, na ile możemy. Ok, jakie tutaj mamy jeszcze nóżki? Nogi cienia, skradanie się 30. Te nogi cienia jednak były lepsze dla naszych infiltratorów. Może zrobiłem chyba tutaj trochę błędu. O, tu jeszcze mi brakuje w sprzęcie, tak, o. Pięknie, idealnie. Jak tam idą badania? Pandoriańska ewolucja za 10 godzin będzie zrobiona, całkiem miło. Spieszacze mgły za 24 byśmy zrobili. Wiecie co, zanim zrobimy pandoriańską ewolucję, zrobimy teraz spieszacze mgły. To nie może czekać. Czy mamy tutaj jakąś misję, która jest pilna do zrobienia? No, same pilne misje. Gdzie chciałbym w ogóle polecieć teraz? Po drodze mi chyba trochę do Ameryki. Zobaczmy, jak ze skanami stoimy. Tu mamy poskanowane, tu mamy poszukane. Tutaj mamy jeszcze kilka lokalizacji, w których mogłaby być baza. Dobra, lecimy sobie tutaj. Dobra, nie będziemy już tego czytać, bo nam wskaźnik skoczył znowu. To jest nieuczciwe. A tutaj mantrykorką 2 polecimy do bazy. Ewentualnie może mantrykorką 2 polecielibyśmy trochę pohandlowali. Zobaczmy, gdzie mamy bastiony. O właśnie. Zbadaj. Synedrian, we are told are working on ways to repel the mist. This by itself is not a sin. We do not condemn it, for the mist is a flood and brings life and death alike. They seek safety for their people, as do we. But if you push the flood away too far, you will die of stagnation. Synedrian has forgotten how to look beyond the flood, at the wide sea, at the future. Instead, they look inward, lost in a maze of reflections. What they offer is not salvation, but a trap. A tam gadanie głupot. Dobra, badajmy dalej. Research complete. Dokładnie. Opracowane rozpraszacze mgły. Nadal mamy dostęp do rozpraszaczy mgły, pomimo tego, że tajna technologia bioniczna. Świetnie. Schwytanie uwięzienie Pandoran, tylko przed uwięzieniem Pandoran potrzebowalibyśmy zaawansowanej broni paraliżującej. Kuszatująca, nanoboty medyczne. Nanoboty medyczne są fajne, bo te plus 20 do leczenia w walce to nie jest wcale takie złe. Wykrywanie zagrożeń. Dobra, słuchajcie, na razie niech się robi tak, jak się robi. My sobie tutaj badamy. O. Informacje o bastionie, handelek. To mogłem ludzi w bazie zostawić, ale powiem szczerze, że dobra. Handelek był. O, tutaj znowu zasobów pozyskamy. Operatorzy odkryli potężnie ufortyfikowany drapacz chmur. Budynek wydaje się być opuszczony. Nasze ustalenia wskazują, że fortyfikacje wykonali właściciele funduszu hedgingowego, którzy zmierzali żyć tutaj aż do śmierci. Budynek jest mocno zniszczony, ale wydaje się dobrym miejscem na przetrwanie kilku pierwszych lat apokalipsy. Przeprowadźmy dochodzenie, materiały i żywność. Świetnie. Ta tragedia jest zagadkowa. Pomimo dostępu do nieprzebranych technologii i zapasów wystarczających na 100 lat, właściciele tej struktury najwyraźniej zmali z powodu nieprzymuszonego picia niefiltrowanej wody. Własne szczochy pili, nie?
Dobra. Informacje o bastionie. Można by rekrutować kolejnego, ale to pomału. Słuchajcie, zasobów mamy na razie dużo, więc zobaczmy sobie bazy. Produkcja żywności, zakład produkcyjny, świetnie. Produkcja żywności. Zrównoważmy nasze trochę bazy. Placówka szkoleniowa, produkcja żywności, generator prądu. Przede wszystkim w tym miejscu tu będę potrzebował odpychacza mgły. Tu będę potrzebował odpychacza mgły. Okej. Informacje o bastionie, handelek. Może trochę technologii, 2 za 9. To nie jest złe ratio, ale technologia mi się skończy, bo będę budował teraz odpychacze mgły, więc... Dobra, tu może byśmy przeszukali, co? Taki trochę ruch rozpaczliwca. Zbadajmy. I tu też zbadajmy. Zobaczymy, co się pierwsze zbada. Nie, misji nie będziemy zaczynać tutaj. Jak tu skany wyglądają? Można by się tutaj bujnąć i przeprowadzić skan. O, właśnie. Nasi operatorzy natrafili na ekspedycję naukową Nowego Jercha i członkowie odkryli wyjątkową mutację w opuszczonym komunalnym zakładzie kompostowania odpadów. Poszczególne grzyby są prawie 20 razy większe od niezmutowanej odmiany. Gdy wyrzucają zarodniki, robią to siłą wystarczającą na przebicie pancerza. Pomóż im spalić, pozwól im spalić, ukradnij próbki i przekaż je akolitom, złóż wniosek o możliwość przebadania grzybów, pozwól im spalić zakład. Nastawienie frakcji Nowej Jerycha do projektu Phoenix Plus 3, ale to bez sensu, bo i tak już tego bonusu nie dostajemy. Do bani. Czy ja tutaj mam przeskanowane? Mam tu przeskanowane. Gdzie tutaj może być baza jeszcze, co? Może tu? Dobra, 300 zasobów. Świetnie. Badanka następne wybieramy. Autopsja Scylli. Efekty premii 150. Autopsja Scylli. Nie byłaby głupia. Strażnik lęgu. Padojańskie leże. Padojańska maś. Schwytanie i uwięzienie Pandoran. Albo zaawansowana broń paraliżująca. Niech będzie. Lecimy sobie tu. Spadajmy. W bastionie Revolta Baja mieszka dr Lexa Kennedy, urocza choć budząca grozę neurobiolog, która pragnie poszerzyć granice ludzkiej percepcji. Naukowiec pracuje nad nową metodą wgrywania informacji do ludzkiego mózgu w nadziei na przyspieszenie nauki. Niestety ludzie bastionu Revolta Baja uważają wartość jej pracy za wątpliwą. Boją się w szczególności, że nowa technologia posłuży potajemnej indoktrynacji ludności. Zezwólmy na udział naszych operatorów w badaniach. Ja już znam ten event, to się skończy tym, że dostaniemy obrażeń, ale stracimy kondycję, ale 10 punktów umiejętności. Okej. Okay. Zawsze jakoś na plus jest. Informacje o bastionie. Handelek 5 za 4. Całkiem niezłe ratio do wymiany. I tutaj chyba sobie walniemy skan. Tak, tutaj walniemy sobie skan obszaru. Tu się jeszcze ruszymy i zrobimy sobie badanko. Zbadajmy. Zasadzka. Przetrwaj 3 tury. Poziom zagrożenia wysoki. Ok. 10 punktów doświadczenia za misję dostaniemy. To ok dla mnie. Ok. Pozwala mu pokonać trzykrotność standardowego dystansu. To przy dopaleniu kapłanem to rzeczywiście ta odległość się robi duża. Kurczę, gramy już ponad godzinę, wow. Trzeba będzie kończyć, bo się zbliża pierwsza w nocy. No ale też widzę, że odcinek mi się renderuje. Który to już renderujemy? 13 chyba? 13 chyba renderujemy. Tak, 13 odcinek gameplaya renderujemy. Na kanał. Jutro kompa rozbierzemy.
Zajrzymy do procesora. Okej. O! Na dzień dobry mamy już syrenę. W całkiem niezłym ustawieniu. Gdybyśmy ją tutaj odstrzelić sobie. Całkiem milutko. A gdzie nasi pozostali dzielni wojownicy? Wszyscy w środku siedzą, nie? Nagle. Mogę tutaj gdzieś polecieć na górę? Nie, nie mogę. Musiałbym wyjść. To mogłoby się źle skończyć. Dobra, zacznijmy przede wszystkim od naszego kapłana. A tak naprawdę to od quicksave'a zacznijmy. Wywołanie szału. Okej. Teraz tak. Tutaj... Zróbmy sobie sprint. Zobaczmy, z kim mamy do czynienia. Tylko tutaj z tą dwójką. No dobrze. I'm ready. Dobra. Oczywiście zrobimy sobie zniknięcie. Sprincik. I szybką walkę wybierzemy. Zlikwidujemy tą dwójkę wesołą. Nie widzę, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z jakimś Hieronem. Całe szczęście. Nice. Uuu. A to ci surpriza. Nie dało rady, co? Mobilizacja. Właściwie to kurczę, mogłem się teraz innymi troszeczkę poruszać i dopiero później z tej mobilizacji skorzystać. Na dobrą sprawę to nie wiem, czy ona mi daje taki punkt akcji ponad... ponad dodatkowe. O, mogłem lepiej porozgrywać. No, powiem wam, że nie widzę tutaj więcej przeciwników. Trochę martwi, szczerze mówiąc. Trochę martwi, kurczę, no. O, proszę bardzo. Ryba znalazł, szczupak znalazł, tak? Dobra, to szybkie celowanko, ciach. Tylko nie widzimy, tak? Sirena. Sirena jeszcze. Się nie dozgadamy tu. Oczepieczona. Dobra, zrobimy tak. O, kolejni chłopcy radarowcy. A w nogę, żeby za daleko nie łaził. No, ta syrena to mi krwina psuje tutaj. Chyba nie był najlepszy pomysł na spędzenie dnia. Ale czekajcie, bo jest jeszcze kilka pomysłów. Przede wszystkim tak. Przywitamy się tutaj ze wszystkimi. No, nie do końca o to chodziło. Nie do końca o to chodziło.
Mamy szybką akcję, więc nie stracimy punktów, ale... Bardzo martwi mnie Syrena. Ją bym chciał... zabić po prostu. Okej. Okay. Ile mam tych punktów? 4, czyli jeszcze... Albo przynajmniej zdjąć jej głowę. Czyli dałoby radę. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Głowa to by była z głowy tutaj. 2 punkty tylko. Dobra, walniemy w głowę. Ouch. Let's go. Może trzeba było to inaczej zrobić trochę. What's our move? Tu Syreny nie widzę. Ready to engage. No okej. Powiedzmy. Głowę muszę jej odstrzelić, bo mi przejmie kontrolę i będą się niefajne rzeczy działy. No okej. A gdzie jest mój... A, nie mam już mojego rozbieracza. Dobra, tu byśmy załatwili Syrena i może jeszcze tego, co za nią stoi. Kurde. Nie użyję szybkie tego ataku furii. A, ależ skiepściłem, no. Muszę jej odstrzelić głowę w takim razie. Tu trzeba było zacząć od tego. Dotrzenie głowy, później strzelania Deimiosem i dopiero później załatwienia tych. To położymy wartę. Już chyba wszyscy, co mieli zrobić, to zrobili. Możemy się trochę obawiać na tej misji, szczerze mówiąc. Może być niefajnie. Dobra, koniec tu. Tyle to nie było. No nie, 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 to już. Nie trafimy. Pójdzie odzyskać punkty woli. No to wygląda. Pośrednie kwasowanie. Punkty. No dobra. Już taki groźny nie będzie. Niestety drugiego żeśmy nie ostrzelili. Co sobie tutaj zrobimy? Wybuchową akcję. Na pewno. Teraz tylko czy furię, czy... Bardzo bym chciał pognębić tą Syrenę tutaj, żeby ona spadła na dół. Niestety nie. A czego tutaj mam? Jeden punkt woli? Jeden punkt ruchu jeszcze? Nie rozumiem tego, przyznam się szczerze.
co one nie widzą. A tutaj? Też nie. Dobra, musimy zejść na dół po prostu. To by były dwa strzały. Dobra. Okej. Jeszcze powinno mi zostać na strzał granatnikiem. Nie. Nie zostało mi na strzał granatnikiem, niestety. Fiu, fiu. Szkoda. Ale myślę, że sobie tutaj powinienem z chłopcami... z chłopcami poradzić. Nie, to będzie niewłaściwe. Za jeden nie strzelę. Ale mam jeszcze jednego snajpera. Right there. Preparing fire. Nie wiem, czy pistolet był dobrym pomysłem. Raczej nie. No nie, nie był. Nie, nie był. Standing by. Dobra, zrobimy tak. Użyjemy apteczki. Do you feel okay? Wyleczymy się. Żeby mieć na przyszłą. Nie, nie te wczuwania. I załatwimy teraz tego Atriana, bo to chyba będzie ostatni na tej planszy taki. Teraz będziemy czekać na posiłki tylko od przeciwników, a później ewakuację już. Dobra, tutaj do środka. I po tej turze powinniśmy mieć możliwość ewakuacji. Tutaj przeładujemy sobie furię. Right there. Też jesteśmy na to. A, tu mam jeszcze punkty ruchu, ale... Dobra, zakończmy to tak jak jest. Fiu, fiu. Odzyskajmy. Na pewno. Odzyskajmy. Odzyskamy wszędzie, gdzie możemy. Przydadzą się punkty woli. Let me catch my breath. Dwójka Miłosińskich dołącza do gry. No, chyba nas nie widzą. Dobra. Gdzie mamy uciekajkę? Tutaj nie jest tak tragicznie. Wywołanie szału, kogo obejmie, a kogo nie. Prawie wszystkich. Do tego też. Dodaj ciachu jeden. I'm ready. Dodaj ciachu jeden. I teraz chyba kapłan się powinien sprawdzić. Tak, wszyscy będą. Here. Okay. Doing it. Tak, furii to nie ma sensu, ale chociaż bo ja wiem, czekajcie, bo mogę zrobić lot. Mogę zrobić lot i... Albo właściwie przelećmy się tam i od razu lećmy do miejsca, gdzie się mamy ewakuować, bo nie ma tutaj na co czekać.
Może jest. Okej. No time to lose. To jest już tylko taka bieganina i czysta formalność, jeśli chodzi o rozgrywkę. No tutaj dodajemy, ile fabryka dała. Sprintu nie mam. O, wygryto wroga. Gdzie? Może tam nic nie zrobi. Może nie zdąży do nas dojść po prostu. Ach, to będzie męczące. To będzie męczące. Tutaj gdzie jest tych dwóch wypadków? A jest też niedaleko, to chyba sobie tutaj mogę spokojnie stanąć. Nie widzę sensownego zastosowania dla pistoletów poza... czekajcie, 12. Dobra, rozprawimy się z tymi po tej stronie. Nie widzę sensownego zastosowania dla pistoletu poza... 4 i 5 to jest 9, wow. Szybka walka. Nie widzę sensownego zastosowania pistoletu poza jakąś szybką wartą czy czymś w tym stylu. Noga, powinno go zabić. Jest. O, teraz będziemy mieli na zniknięcie, na spokojnie i kończymy tutaj tą całą dwójkę. Poza wartą, poza... właściwie poza wartą. Za jeden punkt, ale... naprawdę? Ale lepiej od pistoletu sprawdzają się tutaj znacznie... broń osobista, czyli te takie krótkie karabinki. Dobra, kończymy tu ja. Zasięg ruchu całkiem mają. To w sumie takie rozpoznanie. Być może Nergal po zniknięciu z atakiem adrenaliny. To tak, ale... ewakuujmy się najszybciej jak się da, bo to taka czysta formalność tylko po to, żeby zdobyć po 10 punktów akcji, po 10 punktów doświadczenia. To nasz snajper, tak? Dopiero w następnej turze zrobił przeskok. Chyba trochę zainwestowalibyśmy w prędkość u kapłana, co? Tutaj kogoś będziemy widzieć. Strzelę mu może nogę, jeśli da radę. Ready to engage. Oto w głowę. Minus 9 punktów woli. Tutaj rura, koko jumbo i do przodu. Śmiesznie w tych nóżkach biega taki. Koniec tury. Nie mówcie, że będzie strzelał. Nie. Nie, bo mnie nie widzi. Wracając do rozpoczętego wątku, naprawdę nie widzę zastosowania dla... sensownego dla pistoletów. Nawet hefajstosy nie dają niczego specjalnego. Taki jeszcze jeden dodatkowy strzał dla snajpera. No może są takie momenty szczególne, kiedy powiedzmy jesteśmy w stanie wykończyć snajperem przeciwnika, korzystając z szybkiego celowania, kiedy strzał z pistoletu kosztuje 0. Thank you.
mnie włączył z kapłana, bo skończył zasięg i uchłonął, a jest ostatni żołnierz. Ciach i ciach. To wszyscy, wszyscy. I tym nieciekawym rzutem na strefę ewakuacji kończymy, moi drodzy, zasadzka po 10 punktów. Ponurak mógłby awansować, szczupak całkiem nieźle, 61 punktów sobie łyknął. Milutko. Ale ten żołnierz wyposażony w ten pancerz burzący to jakaś poracha totalna. No, może poza możliwością przenikania na wylot przez ten. No, to musimy naprawić. No tak, bo oberwaliśmy troszkę. Okej. Okay. Zbadamy sobie następne miejsce. Misja z zasobami. Nie, nie będę jej robił, bo chciałbym jednak znaleźć bazę projektu Phoenix, jeżeli tutaj gdzieś jest. Zakład produkcyjny został wybudowany, a to nam skróci produkcję Heliosa. Fajnie. Teraz będziemy mieli Heliosa. To wszystko po ogarnie. Nasi operatorzy odkryli magazyn pełen przydatnych zasobów, jednak cały magazyn, podobnie jak miasteczko, w którym stoi, jest pokryty lepkimi i śliskimi naroślami przypominającymi algi, co sprawia, że wszelkie działania tutaj są niezwykle wycieńczające. Zdobądź zasoby mimo to. Materiały 500, żywność 800. Tutaj mi jeszcze skanu brakuje. Zlecę skan w tym miejscu. Niech będzie. Lecimy sobie z tej strony. Właściwie to. Powiedzmy sobie szczerze, że skan można by robić tutaj. Tu nam skanów brakuje. To bez sensu zrobiłem. A gdzie w bazie Phoenix Point umieścimy? Pięknie. I teraz tak. Czym ja będę chciał latać? Na razie. Gdzie jest w ogóle moja Mantykoja 1? To jest Mantykoja 1, a Mantykoja 2 co robi? O, informacje o bastionie. Przylecieliśmy przecież handlować. 2 za 10. O, 2 technologii za 10. To możemy trochę wymienić. To się bardziej opłaca niż żywność w tej sytuacji. Gdzie moglibyśmy zrekrutować jeszcze? O, tu nam się pojawiła opcja. Zbadajmy. Zasoby. Czekajcie, bo... ale jestem lufa. Produkcja. Jezus, pojazdy. Yamata. 3 dni, 4 godziny. Wow, nie. Trochę sprzętu będę potrzebował. Na razie. Deimiosa. Deimiosa będę potrzebował. Będę potrzebował jeszcze... nie cyklopa, ikonoklastę będę potrzebował. Magazynków troszeczkę. Byśmy mieli zawsze zapas. Do działka Hel, do Goliata. Kuszę Eros mogę produkować. Powiedzmy. Pitagorasa jeszcze jednego. Nie, mam jednego chyba zapas w bazie. Hel nie potrzebuję, apteczki nie potrzebuję. Pancerza. Dla naszych snajperów. Tak. Dla jednego snajpera. Na goleniki styksu, pancerz styksu. Skradanie się plus 20. No tak. Dobra. Hełm akolity. Zasięg widzenia plus 4. Nic szczególnego. Bazy. Myślę, że zamiast na razie budować Tiamatę, to spróbuję pobudować tak. Rozpraszacz mgły. Tak. Produkcję żywności. I jeszcze jeden zakład produkcyjny. Okej. Okay.
Spadajmy sobie. A Mantykoja 2 co robi? Mantykoja 2 bada tutaj, ok. Informacje o bastionie, oczywiście handelak. Handelek. Pomyślimy teraz o rekrutacji. Zobaczmy, gdzie przydałby się taki panel, na którym możemy, w którym możemy rekrutować. Technik. Tak, technika zrekrutujemy. Informacje o bastionie. 744 kosztuje, więc sporo zasobów będziemy potrzebować. Ale co tutaj mamy? Kraina lodu. To jest misja, w której musimy walczyć, więc może najpierw tutaj po handel. O! Technologia 60 materiały. Pięknie. Zbadajmy następne. Dobra. Kradzież statku powietrznego. Ile by nam to obniżyło u akolitów Anu lojalność za kradzież statku powietrznego? Mielibyśmy diamatę i mielibyśmy z głowy. Może rzeczywiście warto tutaj przylecieć, ukraść ten statek powietrzny. Nie wiem, tak się cały czas zastanawiam. Słuchajcie, moi drodzy, godzina 40. To jest nagranie odcinka, ja się chyba do niego troszeczkę też przygotowałem, więc może będzie gdzieś koło godziny 30. Broń paraliżująca, niech się robi. Tajna technologia wieniczna, niech się robi. Więc kończymy na dzisiaj. Jak na razie idzie nam chyba całkiem nieźle. Zaczęliśmy iść w taki rozwój, bo bazy zaczynają produkować, zaczynamy budować produkcję żywności, zaczynamy budować rozpraszacze mgły. To dobrze. Ciekaw jestem, czy budowa rozpraszaczy mgły spowoduje to, że my odpychając tą mgłę będziemy zmniejszać wskaźnik zespołu onirycznego. Natomiast ja nie widzę żadnej sytuacji, w której my jesteśmy w stanie odwrócić wskaźnik zespołu onirycznego. Nie ma na razie takiej możliwości. Technika. Technika będę chciał zrekrutować, bo to jest taki przydatny żołnierz. Ma możliwość udzielenia nam wsparcia pancerza, ale ma możliwość też rozłożenia wieżyczek w bazie, jeżeli bronimy bazy przed atakiem Pandoran. A niedługo pewnie już ataki będą pomału następować. Zróbmy sobie tutaj badanko jeszcze, zobaczymy co nam wypadnie. O, informacje o bastionie. Mamy kolejnego kurczę snajpera. Snajperzy są dobrzy na początku. Później już tacy nie są. Moi drodzy, słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Miło mi się było z wami serdecznie spotkać. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.